Dzisiaj poszukamy odpowiedzi na pytanie, co zrobić w sytuacji, gdy mamy przed sobą osobę zapętloną w beznadziejnej sytuacji? Jak, czy możemy tej osobie pomóc? Oczywiście, odpowiedzi szukamy jak zwykle w książce Mały Książę. Cóż tam dzisiaj znajdziemy? Następną planetę zajmował pijak. Te odwiedziny trwały bardzo krótko, pogrążyły jednak małego księcia w głębokim smutku. Co ty tu robisz? spytał pijaka, którego zastał siedzącego w milczeniu przed baterią butelek pełnych i baterią butelek pustych. Piję, odpowiedział ponuro pijak. Dlaczego pijesz? spytał mały książę. Aby zapomnieć, odpowiedział pijak. O czym zapomnieć? zaniepokoił się mały książę, który już zaczął mu współczuć. Aby zapomnieć, że się wstydzę. Powiedział pijak, schylając głowę. A czego się wstydzisz? Dopytywał się mały książę, chcąc mu pomóc. Wstydzę się, że pije. Zakończył pijak rozmowę i pogrążył się w milczeniu. Mały książę, zakłopotany, ruszył dalej. rośli są naprawdę bardzo, bardzo śmieszni. Mówił sobie po drodze. Jaki wniosek płynie dla nas z tego rozdziału, z tej wizyty na planecie pijaka. Pijaka, który jest tutaj symbolem nie tylko osób, które są uzależnione od alkoholu i które zapijają swoje problemy, ale każdej osoby, która zapętliła się w poczuciu swojej beznadziejności, nieszczęścia, mimo że z boku, w pierwszym momencie wydaje się, że ta osoba jest godna współczucia, nawet chcemy wyciągnąć pomocną dłoń, żeby tę osobę z problemu wyciągnąć, po chwili zdajemy sobie sprawę, że nasze Trudy, starania są beznadziejne, bo ta osoba nie chce, żeby jej pomóc. Ta osoba na swój sposób utknęła w swoim zapętleniu. Konkluzja tego rozdziału jest smutna. Tak jak ta wizyta pogrążyła małego księcia w głębokim smutku, tak nas pogrąża w smutku. Jak osoby, które działamy, które chcemy rozwiązywać problemy, chcemy znajdować wyjścia, nie lubimy sytuacji bez wyjścia. Ale myślę, że Sytuacja człowieka, który nie chce sobie pomóc, który uparcie pozostaje swoimi problemami, które z boku się nawet mogą wydawać niewielkimi problemami, ta osoba jest osobą w sytuacji beznadziejnej. W sensie beznadziejnej, bo nie możemy jej pomóc, nie możemy jej problemu rozwiązać. To ktoś mądrze powiedział: zmiana musi nastąpić ze środka na zewnątrz. Żeby ktoś mi pomógł, to ja muszę chcieć, żeby mi pomóc. To może. Wróćmy, Wektor, spójrzmy na tą sytuację, że jestem w sytuacji takiego pijaka, gdzie użalam się nad sobą, rozdrapuję swoje rany, potem użalam się nad tym, że mam rany rozdrapane, a potem użalam się nad sobą, że się nad sobą użalam i tak naprawdę już mamy tutaj całą lawinę użalania się i problemów. Ktoś z boku powie, słuchaj, może ci jakoś pomogę? Nie pomożesz. Moja sytuacja jest beznadziejna. Co mogę zrobić? Chyba mogę już tylko dotknąć dna, żeby zobaczyć, że już niżej nic nie ma, żeby się odbić od tego dna i, i stanąć na nogi. Smutna ta wizyta, smutna ta konstatacja, ale myślę, że to rzucąca nas z pokory, żeby nie uszczęśliwiać ludzi na siłę, bo nie uszczęśliwimy wszystkich na siłę. Tym osobą, którą mogę, którą mogę zmienić, jestem ja sam.